Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, że warto się dzielić, a dzielić się warto zwłaszcza, jeżeli można podzielić się czymś za darmo. A właśnie tak jest w przypadku usługi Allegro Family. Nie będę ukrywał, że bardzo dużo zamawiam na Allegro. Oczywiście nie mówię tak, bo współpracuję z Allegro, zresztą sami zobaczycie za chwilę. Moja przygoda z tym serwisem trwa znacznie, ale to znacznie dłużej i podejrzewam, że u większości z Was też tak jest. I jeszcze więcej zamawiam na Allegro, odkąd wprowadzono usługę Allegro Smart. Sprawa z Allegro Smart wygląda tak, że bardzo lubię tę usługę, korzystam z niej, kosztuje 49 zł rocznie, więc prawie nic. I moja żona po prostu kupiła sobie tego Allegro Smarta, bo dużo rzeczy kupowała na Allegro. Jak kupowała dużo rzeczy na Allegro, to odkąd jest ten Allegro Smart i nie musi płacić za przesyłkę, to kupowała jeszcze więcej. Kupowaliśmy nawet takie rzeczy domowe, kupowaliśmy nawet kostki do zmywarki, proszek do prania, płyny różne. To się po prostu opłacało, bo na Allegro jest tanio, wysyłka jest szybka, a tutaj jeszcze nie było w ogóle kosztów wysyłki. Więc po prostu zaczęliśmy z tego Allegro korzystać jeszcze więcej. Tylko tutaj pojawił się taki pewien mały problem. Ona ma swoje konto Allegro, ja mam swoje konto Allegro, no i kiedy ja chciałem coś kupić na Allegro, no to przecież ja nie będę płacił za wysyłkę, ja będę zamawiał z jej konta, bo ona ma wykupionego Smarta. I niby nie ma w tym nic złego, nie łamaliśmy w żaden sposób regulaminu, ale problem pojawiał się, kiedy ja chciałem coś kupić jej. No i ja parę razy tak zrobiłem, że coś zamówiłem jej na prezent z jej konta Allegro, przez co ona mogła sprawdzić, co dostanie. Dlatego miałem właśnie takie wpadki, później zacząłem korzystać ze swojego konta w takich sytuacjach i dodatkowo płacić za wysyłkę, czyli de facto tracić trochę pieniędzy, a teraz to się zmienia, bo swoim Allegro Smart można podzielić się z bliskimi. Właśnie moja żona tak zrobiła, teraz ona płaci za Smarta, a ona ma Smarta i ja mam Smarta. Jakby nie patrzeć, ja na tym wychodzę lepiej, ale też tego Allegro Smarta dzięki usłudze Allegro Family udostępniliśmy innym naszym bliskim, bo na przykład moja siostra, jak też moja mama do tego naszego wspólnego Smarta jest podpięta i mogą same kupować, korzystając z tej darmowej wysyłki i nie płacąc de facto za usługę. To jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu każdy z nas może korzystać ze swojego konta Allegro. Nie wchodzimy sobie w to konto i nie widzimy, że o, on kupił to albo on kupił tamto. No i do tego nawet nie trzeba mieć konta w banku, nawet nie trzeba mieć żadnej karty czy możliwości płatności blikiem. Żadnej możliwości płatności nie trzeba mieć po to, żeby kupować na Allegro za pomocą Allegro Family, bo na przykład jeżeli mamy rodziców albo dziadków, którzy boją się robić zakupy w internecie, albo mamy dzieci, które nie mają wystarczających środków, żeby coś kupić, to one mogą coś znaleźć na Allegro i wysłać innemu członkowi rodziny prośbę o zakup danej rzeczy. No i wtedy inna osoba, która już ma dostęp do tych wszystkich narzędzi płatniczych, będzie mogła to zrobić. Więc to jest bardzo fajna rzecz nie tylko dla osób, które siedzą w internecie i czują się w nim jak ryba w wodzie, ale także dla tych, które tą przygodę z globalną siecią i zakupami w niej dopiero zaczynają. No dobra, ale jak w ogóle dodać kogoś do tego Allegro Family? Wchodzimy na Allegro, moje Allegro, konto, centrum konta, Allegro Family i już możemy wysłać zaproszenie do naszej rodziny. Następnie druga osoba dostanie maila i po prostu będzie musiała kliknąć dołącz do rodziny, więc sam proces jest bardzo prosty, nie zajmuje dużo czasu i raczej nikt nie powinien mieć z nim problemu. No i dlaczego to jest fajna opcja, już chyba wytłumaczyłem, ale przypomnę jeszcze raz, bo sam Allegro Smart jest bardzo fajny, a tutaj płacimy za niego raz 49 zł, a niekiedy zdarza się i taniej, bo pamiętam, że na promocji udało mi się zapłacić za niego kiedyś 39 zł. No więc płacimy za tę usługę raz, a korzysta z niej tak naprawdę 10 osób, więc moim zdaniem jak najbardziej warto korzystać z tej usługi, ponieważ większość sprzedawców po prostu jest dostępnych na Allegro. Allegro dba o to, żeby ta obsługa klienta była dobra, więc ci sprzedawcy wręcz bardziej starają się, żeby dbać o klienta, no bo starają się wysłać szybko towar, walczą o nasze komentarze, o nasze oceny, co jest bardzo fajne. Jak mówiłem, ja już praktycznie wszystko kupuję na Allegro, bo nawet tabletki do zmywarki, do czego zachęcam także Was, bo korzystając z Allegro Smart to jest po prostu tańsze, plus nie musicie nigdzie iść po swój towar, on przychodzi do Was do domu sam, w sensie nie sam, kurier go przynosi, ale Wy nie musicie nic z tym robić. No i pamiętajmy, że do tej darmowej dostawy na Allegro musimy nie tylko mieć w rodzinie kogoś, kto będzie opłacał tego Smarta, ale też musimy zrobić zakupy u jednego sprzedawcy na kwotę 40 zł lub wyższą. Więc mi na przykład czasami bardziej opłaca się kupić dwa opakowania czegoś zamiast jednego po to, żeby wejść już na poziom tej darmowej dostawy i kiedy przekroczymy te 40 zł, paczka za darmo dotrze do nas kurierem, czy to do paczkomatu, czy to do automatu stworzonego przez Allegro. Opcji mamy mamy tutaj naprawdę wiele. No, moim zdaniem to jest fajna rzecz, z której sam korzystam i dla wielu osób, które do tej pory nie korzystały z zakupów przez internet, to będzie wejście właśnie w ten świat, no bo z jednej strony nie płacimy za wysyłkę, z drugiej strony usługa jest intuicyjna, z trzeciej możemy poprosić kogoś bliskiego, żeby nam coś kupił. Moim zdaniem są tutaj same zalety, nie ma wad, bardzo mi się to rozwiązanie podoba. I tak na koniec w sumie jeszcze sprawdzę, ile do tej pory zaoszczędziłem dzięki Smartowi, bo Allegro podaje przecież takie informacje w swoim koncie. Moje oszczędności na Allegro właśnie z tytułu korzystania z tej usługi wyniosły dokładnie 1684 zł i 70 groszy, ale kiedy będziecie oglądać ten materiał, to już ta informacja będzie nieaktualna, bo ta oszczędność z każdym tygodniem, a niekiedy nawet z dniem się powiększa, więc podejrzewam, że niedługo przekroczy pułap 1700, a być może nawet 2000 zł. A to wszystko za 49 zł rocznie, a teraz nawet na 10 osób.